Acer Aspire One D270 to mocno odświeżona wersja jednego z najpopularniejszych netbooków. Te małe, mobilne komputery doskonale sprawdzają się w podróży, a przy tym są dużo bardziej praktycznymi narzędziami niż tablety przy pracy nad tekstem, arkuszami i prezentacjami. Netbook jest mały i lekki, waży tylko 1200 gramów. Bez problemu zmieścimy go do podręcznego bagażu lub plecaka. Obudowa wykonana jest z połyskującego tworzywa. Na pokrywie wykorzystano atrakcyjny zabieg stylistyczny – przetłoczenie w kształcie fal na powierzchni wody. Błyszcząca matryca o przekątnej 10,1 cala podświetlana jest diodami LED, co zapewnia wysoką jakość obrazu oraz niski pobór energii. Ekran pracuje w rozdzielczości 1024x600 pikseli. Jeśli niezbędny nam jest większy obraz, do Acera One D270 podłączymy zewnętrzny monitor, projektor lub telewizor przez gniazda HDMI lub VGA. Komputer jest też wyposażony w 3 gniazda USB oraz czytnik obsługujący karty SD, MMC, XD Picture, Memory Stick i Memory Stick Pro. Mimo niewielkich rozmiarów netbooka, jego klawiatura jest zaskakująco wygodna. Zajmuje niemal całą dolną część obudowy i przypomina rozwiązania stosowane w większości netbooków. Poniżej klawiatury znajduje się touchpad obsługujący wielodotykowość i obsługę gestów. Dzięki temu można na przykład przewijać zawartość ekranu przy pomocy wyznaczonego na gładziku obszaru, ale też po prostu poprzez przyłożenie i przesunięcie dwóch palców. Acer Aspire One D270 wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,6 GHz oraz zintegrowany układ graficzny Intel. Komputer ma 1 GB pamięci RAM oraz dysk twardy o pojemności 320 GB. Nad ekranem umieszczono kamerę internetową. Acer Aspire One D270 działa pod kontrolą Microsoft Windows 7 Starter, do którego dołączono przydatne oprogramowanie. Na dysku znajdziemy m.in. Microsoft Office Starter 2010. Komputer dobrze radzi sobie z takimi zadaniami jak tworzenie dokumentów oraz przeglądanie internetu. Nie generuje przy tym hałasu. Acer może posłużyć też jako mobilne centrum multimedialne, umożliwiając odtworzenie filmów w Full HD. W zależności od obciążenia, trzykomorowy, standardowy akumulator wystarcza na 4 do 5 godzin pracy. Komputer sprzedawany jest w sieci T-Mobile w atrakcyjnej ofercie z modemem USB i abonamentem Blue Connect. Modem instaluje się łatwo i już po chwili możemy korzystać z internetu, gdziekolwiek jesteśmy. Acer Aspire One D270 to doskonała propozycja dla osób potrzebujących komputera zapewniającego mobilność charakterystyczną dla tabletów połączoną z praktycznymi możliwościami laptopa.